Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji. Najczęstsze błędy. No, najczęstsze błędy to tak jak już y, możemy sobie y, na samym początku uświadomić, to jest po prostu zła postawa. Nie wiem, chociażby zła postawa, o której też powiedzieliśmy sobie wcześniej. Zła postawa, y, patrzenie patrzenie na, na gryf. Wychylanie się nadmierne. Tutaj boli wtedy szyja. Musimy pamiętać, najlepiej grać prosto. Najlepiej grać, y, tak jak mówiłem, z paskiem. Najlepiej mieć żeby po prostu gitara nam nie uciekała. Żebyśmy nie musieli, nie musieli yy, tutaj jej kontrolować. Yy, no i to wychylanie głowy. Bardzo ważne jest, żeby nie wychylać za bardzo głowy, żeby nie wyciągać. Pamiętajmy, te numeracje progów, które są zaznaczone na krawędzi progu, to są właściwie numeracje po to, żeby nie wychylać się tak. To o tym musimy pamiętać podczas grania. Musimy zawsze pamiętać świadomie, myśleć o tym, że aha dobra, czyli po prostu Pamiętaj, nie wychylaj głowy. Wiem, trzeba panować nad wszystkim, co zagrać, y, jak trzymać tu gryf, y, piórko itd., itd. Ale musimy sobie jeszcze właśnie jedną rzecz w czasie grania mówić. Nie wychylaj się za bardzo, nie wywalaj tej głowy za bardzo. Staraj się jak najbardziej, y, jak najbardziej tutaj, y, tylko kątem oka patrzeć. A najlepiej próbować jak najmniej, jeżeli, jeżeli, y, wiem, że teraz to, to śmiesznie zabrzmi, najlepiej wcale nie patrzeć na gryf, ale żeby patrzeć jak najmniej. Druga rzecz to jest taka, że po prostu jeżeli gramy i nam ta ręka ucieka w dół, gryf ucieka nam w dół, to jest bardzo wtedy niedobrze, to już na pewno masz świadomość tego, bo o tym też mówiliśmy, żeby po prostu to kontrolować, żeby po prostu ta gitara nam... No, jeżeli ona jest na pasku, to ona nam po prostu nie ucieka. Ja sobie zabieram ręce, ona jest tutaj, ona z nią się nic nie dzieje. Jeżeli bym nie miał paska, to po prostu ona by poleciała na... Na twarz by poleciała i byłby problem z nią. Zła postawa to też jest y, oczywiście dotycząca y, też y, gry na stojąco, jednak tam y, im mamy niżej pasek, tym ciężej jest nam grać, więc tak jak mówiliśmy sobie też na początku, y, zaczynamy od grania z gitarą wyżej i obniżamy stopniowo pod warunkiem, że jeżeli przesuniemy sobie o ten jeden ząbek, o którym mówiłem wcześniej, Przesuniemy ten jeden ząbek w dół, gitara pójdzie w dół, to i, i to jest warunek. Jeżeli my wtedy wszystko dobrze gramy, nie mamy żadnego problemu tutaj z ręką, ze spinaniem się, to wtedy oczywiście y, możemy zostać przy tym. Nie, że obniżamy na maksa i oj oj, po prostu nie dam rady grać. Y, zła postawa, czyli też kąt ręki. Jeżeli mamy kąt rozwarty tej lewej ręki, o którym też mówiliśmy, to y, y, nam się po prostu ciężko gra. Tak samo tutaj, jeżeli y, w lewej ręce mamy dwa miejsca. Jeżeli o nich zapomnimy, to może być problem. Dwa miejsca, które najczęściej nam przysparzają kłopotów, to są, e, czyli kłopoty, no o czym ja myślę. Kłopoty, czyli e, to są właściwie trzy miejsca, można powiedzieć, e, głównie to są spięcia mięśni. Wskutek tego e, one powstają, że my po prostu podczas grania zapominamy o tym, żeby grać luźno. Ja mówiłem o graniu luźno tutaj prawą ręką, teraz akurat się skupimy na lewej. Graniu luźno, czyli po prostu myśleć o tym, aktywnie myśleć, aktywnie sobie mówić, tak jak z tym patrzeniem luźno. Wiem, że to troszeczkę brzmi abstrakcyjnie. Kolejna rzecz, o której Wojtek mówi, żeby. Yy, żeby aha, tutaj jeszcze mam podczas grania, mam myśleć sobie, żeby, żeby nie, się nie wychylać, tak? Teraz mam myśleć, żeby mieć luźno rękę. Ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, atrakcyjnie, yy, a poniekąd atrakcyjnie też. Yy, Musimy stawiać sobie poprzeczki, też, prawda, podczas, podczas grania. Yy, ja po prostu. Wiem to też po sobie, że podczas grania, jeżeli nie, jeżeli nie cały czas, to co jakiś czas kontrolowałem, kontrolowałem napięcie mięśni. W sensie gram sobie coś i a, teraz ma być luźno, luźno ta ręka, luźno. Gram sobie jakieś ćwiczenie, luźno ta ręka lewa, luźno ręka lewa, kciuk luźno, bo mamy trzy miejsca. Jedno miejsce między kciukiem a palcem wskazującym, tutaj te mięśnie, te mięśnie nas... Nas bardzo często bolą. Na pewno jeżeli chodzi o, gra, o akordy, bo tutaj jest cztery palce naciskają struny, a kciuk się przeciwstawia tym czterem palcom. Najtrudniej jest. Y, przy akordach barowych, o których sobie mówiliśmy najtrudniej właśnie jest też y, z tymi palcami z, ty, z tymi mięśniami tutaj że po prostu przy akordach barowych musimy położyć poprzeczkę pierwszym palcem i, i kciuk jakby y, jest y, antagonistą do tego pierwszego palca plus oczywiście te pozostałe trzy i on z nim musi walczyć. Oczywiście duży problem jest, gdy mamy wysoką akcję strun o, o czym też y, trzeba pamiętać że wysoka akcja strun równa się cierpienie i bóle fizyczne i y, no i, i, i czasem nawet porzucenie instrumentu, bo po prostu yy, przerzucenie się na jakiś lepszy. O, to będzie zawsze też taka fajna postawa. Yy, musiałem zmienić instrument, gdyż miałam za wysoką akcję strun, która była nieustawialna. Oczywiście yy, takie sytuacje są w przypadku gitar gdzieś wynalezionych na strychu, gdzie gitary klasyczne, akustyczne, gdzie akcja strun jest naprawdę olbrzymia i tam właściwie już nie ma co naprawiać. Tam często jest tak, że już właściwie to są rzeczy nienaprawialne, nieustawialne czyli tutaj te mięśnie. Bardzo ważne też jest to, żeby robić sobie rozgrzewkę, żeby sobie y, te ćwiczenia y, jakieś na przykład na są takie piłeczki, żeby to robić, wtedy unikniemy tych, tych bóli. Musimy o tym pamiętać, że one nie powstają też y, nie tylko w skutek grania, y, one powstają, ale możemy je też wyeliminować, nie mając instrumentu na, y, w ręce, po prostu poprzez ćwiczenia. Czyli tak, to jest to jedno miejsce. Następne miejsce to jest tutaj. Czasem tutaj się mięśnie spinają. Tutaj tego um, nadgarstka tej dłoni, tutaj w, ty, w tym miejscu. Bardzo dobrze też jest, oczywiście, jeżeli nam się ręka spina, to musimy po, pamiętać o tym, że musimy przestać grać. Nie gramy do poru, aż mnie tutaj po prostu się kamień zrobi. Nie. Bo wtedy można nawet jakieś zapalenie mięśni dostać. Yy, I nieraz słyszałem od różnych osób, że miały bardzo duże problemy właśnie, bo grali mimo wszystko, mimo że ich boli, to grali. Trzecim miejscem są mięśnie tutaj. Tutaj te mięśnie, które... Yy, przedra przedramienia, które też często się napinają. Napinają i oczywiście jak nas, jak nas zaczyna boleć, to musimy pomasować. Jedna rzecz przestajemy grać, a druga rzecz pomasować. Żeby po prostu to przestało, yy, przestało nas boleć. I wiem, że to łatwo powiedzieć, bo, bo jeżeli po masowaniu wracamy dalej boli, to znaczy, że no, musimy sobie troszeczkę większą przerwę zrobić. I wróć. Ćwiczyć też. Z, nie mając gitary w ręku. Urządzenie, urządzeń do ćwiczenia y, dłoni jest naprawdę bardzo dużo. O, począwszy od y, grip masterów, gdzie naciskamy każdy palec osobno po jakieś piłeczki, zwykłe piłeczki takie, takie gąbczaste możemy kupić. Można też kupić urządzenie, gdzie się zakłada na każdy palec osobno i ro, do rozciągania. Każdy palec ma swoją gumeczkę. To też bardzo się przyczyni nam do tego, że nie będziemy mieć tych ból, bóli, y, bolących miejsc, bóli mięśni, mięśniowych nie będziemy mieć. Y, ta frotka, jak widzisz, w każdej lekcji siedzę z tymi frotkami. Ta frotka ma za zadanie właśnie Rozgrzać też mięśnie, rozgrzać tutaj ścięgna tej dłoni, żeby były, żeby były ok, żeby były bardzo fajne, żeby po prostu, no żeby, żeby było dobrze grać, żeby było. Mam um, dobrze z tym graniem. Oczywiście tu z kolei też muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że przed graniem robimy ćwiczenia nadgarstków, kółeczka w jedną kółeczkę, w drugą stronę. Tak samo teraz wróćmy. Teraz wróćmy. Teraz pójdziemy do prawej ręki. Prawa ręka natomiast bardzo często się spina właściwie prawie, że cała. Jeżeli ktoś źle trzyma, źle trzyma piórko, na przykład tak jak mówiliśmy, w trzech palcach. Są osoby, które trzymają, nie wiem, tak trzymają, trzymają w, w takich palcach, palcem y, środkowym i, i kciukiem. To wtedy, wtedy tutaj chodzi cała ta ręka całe tu już nawet widać począwszy od tego miejsca od ramienia poprzez staw łokciowy tutaj cały przedramię wtedy cały cały chodzi i często też jest tak że no, cała ta ręka chodzi to jest jedna rzecz i często jest tak że po prostu ten mięsień tutaj nie wiem dokładnie jak on się nazywa ale ten który pierwszy wyczuwamy podczas dotknięcia on się bardzo napina on się napina nieraz tak że po prostu po prostu się nie, nie da grać a to też dlatego że właśnie tutaj mamy ten ten element ym, Aparatu gry, usztywniony bardzo. Mówiliśmy o tym, żeby dźwięk wychodził z prawej ręki ze stawów palca pierwszego i kciuka, żeby było luźno, prawda? Jeżeli my tutaj zaczniemy podczas grania, nawet trzymając tak jak tutaj mówiłem, jak, 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 sobie, jak sobie to ćwiczyliśmy, jeżeli będziemy grali i, na, i będziemy mocno ściskali piórko, to tutaj nic nam, nic nie poradzimy na to, że tu miało fajnie wychodzić stawów, bo zaczniemy wtedy blokować całe tutaj przed ramię i, i tutaj ramię, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby podczas grania. Podczas grania sobie myśleć o tym luźno. Luźno, luźno wszystkie tutaj. Aha, dobra. Nawet patrzymy. Po to są te takie ćwiczenia, właśnie, żeby tutaj nic nie naciskamy dobra, tu A, luźno, 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 nie naciskam a teraz szybko gramy, dobra, szybko, szybko, ale teraz też z kolei e, szybko kostkujemy, ale żeby nie napinać. Jak na przykład chcemy bardzo szybko, to wtedy tutaj całe się blokuje i wtedy wszystko diabli wezmą, że tak powiem. I, i w, prawej, w prawej ręce właściwie e, najczęstszym właśnie błędem jest to, najczęstszymi jakby miejscami bolącymi, to jest po prostu całe, cała tutaj ręka. Szczególnie ten mięsień, ale wtedy y, całe, ta, całe to przedramie chodzi i całe to przedramie się napina. Więc to musimy myśleć aktywnie podczas grania. Taka jest, można powiedzieć, bardzo prosta i banalna odpowiedź na te wszystkie y, problemy. Myśl aktywnie podczas grania. Pierwsza rzecz: ćwiczymy, ćwiczymy nadgarstki przed graniem czy rozciągamy różne, w różne strony poszczególne palce, czy, tak jak mówiłem, te jakieś gripmastery są, czy jakieś inne kulki. To jest pierwsza rzecz. Przed graniem, czy będąc w drodze, będąc w pracy, gdziekolwiek, ćwiczymy, ćwiczymy te mięśnie. Nawet, nie wiem, ściskanie właśnie. Grip, w grip masterze jest bardzo fajna taka opcja po prostu, że możemy sobie ściskać, ustawić na najsilniejszy nacisk i ćwiczyć te mięśnie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest po prostu aktywne myślenie podczas grania. To są właśnie te dwa elementy. Ćwiczenie bez gitary, oczywiście z gitarą też jak najbardziej. ćwiczenie bez gitary i z gitarą. No i aktywne myślenie podczas, yy, podczas grania aktywne granie aktywne zwracanie uwagi na to, co jest w danym momencie nie tak. Jak już zaczynamy, zaraz coś mi. Coś mnie... Aha, dobra. Aha, okej, okay, dobra, czyli po prostu coś jest nie tak. Jeżeli oczywiście nam. Yy, i tak źle idzie, to wtedy sobie zmieniamy pozycję na taką, i wtedy troszeczkę nam się inaczej układa cały ten aparat, prawda? Troszeczkę troszeczkę też jest luźniej, jednak nie każdy lubi grać zawsze w tej pozycji, wtedy się przerzuca tak, po prostu musimy umieć grać i w tej, i w tej pozycji, w tych dwóch pozycjach, na stojąco też jak najbardziej. Także dobra, koniec mojego gadania, do zobaczenia w następnej lekcji. Także do zobaczenia.